Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, sprawdziłam, gdzie jest Skip i okazuje się, że Skip znajduje się... Gdzie? Znajduje się w miejscu... Cóż... Znajduje się w obozie bandytów dawnym. Także przed nami kawał drogi, żeby się do niego dostać. Jednakże możemy spróbować udać się do Skatiego i nauczyć się wydobycia. Zaraz, teleport. Będzie dużo bliżej do portalu. Dobra, bo ja mam oba przyspieszenia, nie korzystam. Skati. Naucz mnie wydobycia. Przede wszystkim, ale jeszcze... Dobra, to będziemy omijać. Nie potrzebujemy tych informacji. Naucz. Naucz. Naucz mnie. Naucz mnie wy... Okej. Okay. Naucz mnie wróć, jak z... Nie mam już więcej punktów, czyli wydałam fulla. To ile mam teraz wydobycie? No to nie jest full. Chyba nie. No nie, bo mamy 75% w mistrzu górnictwa. Wiecie co, zróbmy tak, F10 i spróbuję się wczytać przed na tym początkowym save'ie, zobaczyć ile mieliśmy, bo jestem mega ciekawa akurat. Tam mi pokazywało 75 ogólnie. Okej, okay, czyli musimy jeszcze dobić, dobra, czyli to miało sens jak najbardziej. Super. To wybywamy od Skipa. Z powrotem do teleportu. I powiem tak, przejdziemy się jeszcze po dolinie, bo warto. Myślę, że możemy się przejść tutaj, jak już i tak zaczęliśmy tutaj wcześniej chodzić, w poprzednim odcinku w sumie. Więc tak. Tutaj możemy się jeszcze przejść, prawdaż? Tu będzie jeszcze pewnie sporo przeciwników i tego typu spraw. Mamy tak naprawdę dwie drogi, na lewo i na prawo. Myślę, że możemy najpierw iść tędy. Czy jest coś, co możemy tutaj zabić? No nie wydaje mi się. No i pięknie, kolejny poziom. Czyli w sumie tego wydobycia mogłabym iść się znowu nauczyć. Ale już się na razie wstrzymam z powrotem. Co mnie tak pogryzło, te zębacze, czy co ja się dałam tak poobgryzać? No dalej, dawaj. Szukamy oddziałów orków, bo podobno oni mają kamienie ogniskujące. Dlatego warto by było ich poszukać i znaleźć. Znaczy jestem zdziwiona, bo chyba ten jeden wódz, to on powinien mieć kamień, a on go nie miał. Co to akurat troszeczkę dziwne było. Szkielety? Tak jest. To się akurat nie boję szkieletów. Dobra, tu jest kuferek zamknięty. Zaraz otworzymy. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. O kurde, i to było dobre. Kto mnie nauczy czytania tabliczek? Myślę, że ten gościu, którego spotkaliśmy w ostatnim odcinku, będzie mógł to zrobić. On się wydaje dosyć taką tajemniczą postacią, która by takie rzeczy potrafiła, wydaje mi się. Czy idziemy do Kłachodrona, grobowca? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj możemy się prze... Ale tu już byłam, dobra. Możemy się w sumie przebiec tam. Chociaż tam widzę, że jest rozruba jakaś totalna. Co tam jest tyle przeciwników? Co tam się dzieje w ogóle? Chyba, że jest dużo latających. O, orkowie tu są. To oni takie cuda robili? O kurde. Oj, nie mam tyle życia, ile bym chciała. O, ja pierdzielę.
Ej, no myślałam, że to przeżyję, bo w sumie nie było tak daleko do tego. Gdzie się zapisałam? Tutaj. To weźmy się uleczmy, bo tam jest imba na górze. Nie teleportuj się. Pokięło cię. Dobra, czyli to jest do wygrania. Okej. Dobra, postarajmy się ich... Orku. Kurwa, spadają mi na głowę. Jakby spoko, nie? Co się tam kuźwa dzieje na górze? Okej. Siema. Tam jest ich więcej pewnie, prawda? No dobra. Aha, czyli to nie tylko orkowie tu byli. Przecież jest ich tu dużo. Czy ja się właśnie pcham w gips, czy jeszcze nie? Nie wiem, co ja robię. Nie widziałam wodza żadnego. Nie strzelaj tam. Tam jest chyba wódz, bo widzę coś. Serio, ten troll się triggeruje na mnie? Ała. Dobra, dam się trochę połaskotać. Giniesz? Okej, to było chyba bez sensu. Coś mi się wydaje. Ty się wspinać nie umiesz, kolego? No właśnie. No jeszcze raz. Okej. Expik się sypie tutaj nam jak z rękawa. Chciałabym trolla ominąć. Okej, pięknie. Dobra, wiecie co? Okej, orka słyszę, to już nie... O kurde, to już nie kozaczmy, tak? Okej. Wiecie co, będzie gorzej, jak on nie będzie miał kamienia. No nie mają kamieni. Tam jest coś na górze? A może, w sumie. Chodź tu. Dobra. Teraz możemy się wziąć za trolla. Okej. Tu jeszcze coś było. Jakiś kuferek. Prawo, prawo, lewo, lewo. Dużo wody święconej znalazłam. Okej, no to lecimy do środka. Zobaczmy, co się tam dzieje. W grobowcu u Kłachodrona. Tam jest ork szaman w środku.
Czy ja mogę z nim gadać? Nie. Czy on się zbugował? O, miał kamień ogniskujący. Kuferek. Dobra, zaraz wrócimy do środka. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Niepokoi mnie, że tam nie było szamana przy tamtej jednej świątyni, gdzie byliśmy, gdzie był wódz orków, ale szamana to tam nie było. Przez co ja nie miałam kamienia ogniskującego od niego. Magiczne bełty, magiczna kusza. Okej. Dobra, to przyspieszmy trochę. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na górę. Zobaczyć, czy tu się coś dzieje ciekawego. Nie powinno się nic tutaj dziać, ale warto zobaczyć. No i dobra. I tu mamy to zawalone przejście. Tu już żadnych roślinek nie ma. Dobra. To wiecie co, cofniemy się do Eremity, żeby uruchomić sobie teleport. A nie, bo mi się chyba popitoliło, bo to wychodzi, że w takim razie jeden oddział orków będzie w tym. Jeju. Bagnie. Aktywujmy sobie ten piedestał. Okej. I wracamy. Topolne pełzacze. Wydawało mi się, że krwiopijce łażą. Serio? Tak się dać klepać? To naprawdę trzeba być głupim. Okej, tutaj niczego, niczego. Tutaj możemy zejść trochę szybciej. Tu dużo roślin schowane. Tam się coś dzieje. Tu jakieś rzeczy. Dobra, bo nie chcemy spaść. Nie chcemy też, żeby mi... Co tam się dzieje? Tam się pełzacze leją ze ścierwojadami chyba. Czy ja dobrze widziałam? Chyba niestety bardzo dobrze widziałam. Albo szczurem. Co tam się dzieje na górze? Nie brzmi to dobrze. Ja pierdzielę, no nie można mieć ani chwili spokoju, nie? No niech się leją. Co tu się odpierdziela, halo? Czy mi się wydaje, czy te szczury zabiły pełzacze? Trochę porypane to było. Tam jeszcze jest jakaś harpia pojedyncza. Siema, pełzaczu. Trigger mam jakiś na siebie? Czy tak nie za bardzo? Wiecie, w sumie jak obejdziemy to, to zostało nam już tylko bagno. Wiecie o tym.
W sumie to faktycznie. Dobra, wybite wszystko co do joty. To fajnie, bo akurat będziemy mogli sobie tak wrócić, żeby znowu skoczyć do Skatiego, nie? Kuferek. Czy te tabliczki mi się do czegoś przydadzą? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay, jeszcze tam tą harpię złapiemy. Tam wygląda, jakby się dało wspiąć na górę. Pewnie się da. No i dobra. O kurde. Spadłabym. Tu jest dużo roślin, jak zawsze właśnie. Warto tutaj się wrócić, kawałeczek dosłownie. Nie wiem, po co ja te rośliny zbieram, nie pytajcie się mnie. Dobra, i spadamy. Zróbmy zapis, idziemy do Skatiego. No i musimy się przebrnąć przez bagno całe jeszcze. W sumie mogłam się tepnąć. Ale nie jest tak daleko, dzięki Bogu. O, mamy już. 100%. Piękne statystyki. Mam 202 siły. Dobra. Czyli resztę punktów już możemy sobie zostawić. Okej, okay, no to... Zastanówmy się. Zostały jeszcze dwa do odblokowania. No na bagnie są wszystkie już rzeczy. Którą mamy godzinę w grze? 13. A może by się tak kimnąć na szybko? Do rana? Nie chcę się trochę mikstur marnować. Spróbujemy się dostać przez całe bagno. Przejść. Odblokować te kamienie ogniskujące, wszystkie. Skarby wszystkie, jeśli się da, to też wykopać. Dobra, teraz mamy wybór. Możemy iść sobie tutaj na wprost. Możemy iść w bagno tam, gdzie indziej. Jestem ciekawa, jak sobie radzę teraz z wężami błotnymi. Ale proszę jednego. Sorry, nie ma o czym gadać. Szybka sprawa. On trochę nie wie, co ma zrobić ze sobą. Dobra, pięknie. To co? Myślę, że możemy w sumie... Tu też są węże błotne? Tak. To siema. To akurat było trochę głupie. Chociaż... Zanim oni tu dobiegną... Wiecie co, moja teoria, że oni opuścili tamto obozowisko i po prostu przybyli tutaj, jest jak najbardziej teorią prawdziwą, wychodzi na to. Jest to dosyć logiczna teoria. Jeżeli to weźmiemy wszystko pod uwagę. No. Tamtędy iść? Chyba nie, chyba tam później pójdziemy.
Spróbujmy się dostać do skipa na razie, bo to jest rzecz, którą bym chciała jednak zrobić w miarę szybko. Znaczy wiecie, aktywacja kamieni teleportacyjnych też jest ważna. Ale jednak ważniejszy to jest skip. Dobra. Jest tutaj trochę tych orków. Nie można zaprzeczyć. No jasne. Może być trudno, wiecie? Chyba, że będą mi się bugować przeciwnicy, to nie. Ale wychodzi na to, że kamienie ogniskujące mają typowo szamani. Okej. Jezu, ten exp jest piękny. Uwolnisz się, czy nie za bardzo? Dobra. Fajnie, że się odbagowujecie akurat, kiedy już tego nie potrzebuję, nie? Znaczy się... właśnie potrzebuję akurat. W sensie ułatwiają mi życie wtedy, kiedy trzeba, a utrudniają... Właśnie, nie utrudniają mi życia, o to chodzi. Dobra. Zobaczmy. Tam na razie w bagno nie idę. Halo, chodź tu. Halo. Nie draw się po tyłku, tylko chodź. Hello. No, dziękuję bardzo. Powiem wam, że ci orkowie plemienni są naprawdę spoko, jak dla mnie. Mega mi się podoba ich design. Ważna wiadomość, a to jest wiadomość z podstawki pewnie jakaś. Tak jest, od Fletchera. Dobrze, tutaj zebraliśmy pierdółki. Tam jest zaraz bagienny golem, można by było się go pozbyć w sumie. Chociaż nie, dobra, dajmy sobie siana na razie z golemami. Chodźmy do obozu. No nie powiem, no dużo ich tu jest, bo jest. Szaman jest. Oni chyba nie mają zbyt wysokiego ilorazu własnej inteligencji, co? Chyba nie. To, co się tam dzieje... No chodź. Ale nie powiem, bo jest ich dużo. Dobra. Ej, no co jest szaman nie o kamienia? Bez sensu. Halo, zapraszam. A, bo jest jeszcze drugi szaman. Ej, no co jest? Powaliło cię, gościu? Zdążę się chyba wyleczyć, prawda? Zdążę. Będziemy przychodzić pojedynczo, to zdążymy wszystko. Halo? No chodź, chodź. Chodź. Nie baguj się.
Dobra, miło, pięknie. Tak to można siekać, tylko ten szaman trochę mi zasadził. Wow. A to szama... Dobra, ci z imieniami mają. Tylko oni się bagują strasznie, zauważyliście to? Ale ci z imieniami mają w takim razie kamienie ogniskujące. To dobrze wiedzieć. Okej, okay, otwórzmy. Dobra. Tu też mi pokazywał jakiś kufer. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej. Okay. Kufer Fortuna. Oni się rzucili na mnie skąd? Chyba z tyłka. Nawet się muzyka nie załączyła wojenna. Czy oni w ogóle potrafią w... Okej, potrafią. Czasami tylko trzeba im ułatwić sprawę. Okej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Okej, okay, chyba najpierw jednak ludzie z karczmy, co? Albo nie? Dziwne to obozowisko jest. W sensie ci orkowie się dziwnie zachowują, bo tamten... Tak jakby ci, którzy nie powinni się na mnie rzucają trochę, jakby to agro mają takie z dupska. Tu wlazłam dosłownie praktycznie do tego i nie wyskoczył na mnie żaden, o właśnie. No i pięknie. Jeszcze się nawet zapatrzyłam przez chwilę i nic mi się nie stało. Miło, bardzo pięknie, siema. Jestem ciekawa, jak dużo ich jest tam na górze jeszcze. Serio? Stary. Podejrzewam, że na górze na pewno będzie wódz. W sensie nie tutaj na górze, tylko tam na górze w obozie. Na pewno, nie? Dobra, pozbierajmy rzeczy. Tam na dole będzie dużo do zbierania. Tu jest otwarte? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie jest otwarte. Ale podejrzewam, że klucz gdzieś jest. Kolejna była wiadomość. Aha, przepis na zielonego nowicjusza, dobra. I patrzcie, kolejny 54% do kolejnego poziomu. Ja się nawet kuźwa nie staram. Dosłownie. Okej. Okay. Prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo. O, jest kluczyk. To było do tamtych drzwi, z tego co pamiętam. Chyba dobrze pamiętam. Czyli do tych właśnie, co chciałam otworzyć, a się nie dało. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo. O Boże. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz. Okej. Okay.
Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, prawo. Przepis na podwójny mlodlow, dobra. Nie umiem czytać. Dzięki wielkie. Lecimy dalej w takim razie. Na razie się nie będę leczyć, bo widziałam tylko jednego orka tam wyżej. Okej, jest ich więcej, ale... Chyba nie ma co popadać za bardzo w panikę, nie? Dobra, jest ich tam dosyć dużo. Lewo, 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 raz, dwa, trzy, cztery, prawo, raz, dwa, trzy, cztery, prawo, lewo. Dużo wytrychów. Czy jak ja pójdę otworzyć ten kufer, to oni tu zejdą? Chyba nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, sorry. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Okej, i pootwierane. Dużo miksturek, to mi się bardzo akurat podoba. Fajnie, bo możemy tutaj wszystko pookradać. Stary, no nie baguj się. Dobra, jeszcze tutaj możemy sprawdzić, czy czegoś nie ma, a właśnie, że jest. Prawo, 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 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, Serio? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, prawilny kufer. Z jedną bryłką tylko złota. To akurat było bardzo nieopłacalne. Tutaj się dało wejść na górę, pamiętam. Okej, po rzeczy. Uleczmy się trochę, bo jest trochę kiepsko. I zobaczmy, co nas czeka dalej. Widać już orków kolejnych. Oni tu będą przez płot przeskakiwać, nie? Ale od tego szamana zaraz dostanę kulką w łeb. Albo i nie. Serio? Ej, to jest tak banalne, jakby... Ja nie wierzę w to czasami. Właśnie wytukłam taką ilość orków. Okej. Tam są jakieś... Co to jest? Nie mam pojęcia. Jakaś pojedyncza rzecz z dupy. Tam na dole. Aha, tam na dole. Dobra, bo ja właśnie robię to, co ci orkowie. To nie jest mądre. Nie mogę tego tak zebrać przez ten? Nie mogę. Dobra, ale to nic. Jesteśmy już na miejscu. Tutaj trzeba wejść. Amulet uzdrowiciela. To jest fajny amulecik. Ciekawi mnie, czy w kopalni się coś dzieje.
Możliwe, że nie, ale wyobraźcie sobie, ile my teraz możemy. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Ile my teraz możemy wykopać złóż? Bo mamy już 100% w kopaniu. Wy sobie to wyobraźcie, ile my teraz możemy wykopać. No ciekawa jestem, wydaje mi się, że tu będzie pusto w środku. No i się nie pomyliłam, możemy sobie tym razem kopać po prostu bryłki. Tylko czy ja tego potrzebuję? Wydaje mi się, że poza odcinkiem będę sobie to kopać. Żebyście nie musieli na to marnować swojego czasu, bo tak naprawdę widzę, że złóż do eksploatacji jest bardzo dużo. Ale to tak tylko z ciekawości chciałam sobie zobaczyć. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Tam widać, że będą chyba pełzacze, klasycznie. Także warto sprawdzić. Tak jest, to sobie tutaj wejdziemy po exp. Tak najprościej rzecz ujmując. Tutaj nie ma raczej pełzaczy, które by mi zrobiły jakieś zagrożenie większe. Nawet te wojowniki to nie jest zagrożenie. Tutaj złożę, tutaj też jakieś rzeczy. Złóż nie będę na razie kopać. No halo, okej, super. O, tutaj było dużo pierdółek fajnych. No to wiecie, to tak tylko w ramach ciekawostki sobie po prostu tutaj wejdziemy. Zobaczyć, czy coś się tutaj zmieniło. A jak widać nic. Crimsona żeśmy posadzili do grobu. Tu są chrząszczyki. Tam jedynie na dole może być prowiant, ewentualnie tu może coś być. Leżą kamienni strażnicy. Tak jakby bezimiennego tutaj w ogóle nie było. To mogę kopać niby jakimś cudem, to jest zbagowane, bo tam po prostu jest pewnie żyła złota pod spodem. No i co? Tylko żeśmy sobie tutaj weszli tak naprawdę po to, żeby pozbierać jakieś pierdoły z dołu. Jestem ciekawa, czy możemy tak, wiecie, w głąb w 100% wejść do świątyni? Czy tak nie za bardzo? To by było interesujące wyjście. Okej, prawie spadłam. Dobra, tu zebrane. Tam jakaś roślina ukryta. Korzeń leczniczy. Okej, no nóż widelec, mogło to być coś ważniejszego. Prawo, lewo. Nie, prawo, 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 prawo. Okej, znowu prawilny kufer. Super. To powiem tak, odpalmy sobie piedestał. Zróbmy tak. Do kanionu, do doliny, to będzie ten. Do obozu bandytów. No i wejdźmy sobie do środka.
Zobaczmy, czy tu się coś dzieje. Kufer otwarty. Jest skip. Czy możemy przejść tu? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A to ciekawe. Czym? Czy możemy tutaj wejść, czy to po prostu zostało z podstawki? Nie wiem, ale mamy wreszcie skipa. Szczaw królewski, jak widać, rzeczy tu od cholery ma. Cześć, skip. Hej, ty, coś ty za jeden. Ty jesteś skip. Tak, do cholery. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Greg polecił mi cię odnaleźć. Czyżby? Dlaczego nie posłał jednego ze swoich ludzi? Powiedział, że nikt z przebywających w obozie ludzi nie jest na tyle szalony, by samotnie przechodzić przez terytorium orków. Ahaha. Co prawda, to prawda. Muszę przyprowadzić cię z powrotem. Greg chce szybko się dowiedzieć, że tu się dzieje. Wiem. Właśnie dlatego mnie tu posłał. Więc dowiedziałeś się czegoś? Tak. Orkowie ciągle przybywają i przybywają. Powinniśmy szybko się stąd wynosić. Chodźmy. Okej, czy to znaczy, że będzie orków tutaj więcej zaraz, jak będziemy wychodzić? Możliwe. Mogę ci dać miksturę prędkości? Byłoby super. Nie. No dobra, to nie. To będę po prostu robić pit stopy co jakiś czas. Jestem ciekawa, czy możemy teleportera z nim użyć. Myślę, że zaraz to wypróbujemy. No nie wiem, chyba nie. Czy jak się teleportuje do kanionu, to on tam będzie na mnie czekał? Tak jest. Dobra, to biegniemy do Grega prosto. Stary. Witaj. Odbaguj się, proszę. Dobra. Wiecie co, na szybko albo dobra. Nie, no nie będę zdejmowała pierścienia prędkości, bo potem go znowu w ekwipunku nie znajdę. Problem jest taki, że skipowi się za bardzo nie chce za mną biegać. Czyli w sumie zostało nam tylko odblokowanie jednego kamienia ogniskującego i przejście przez całe bagno, tam wykopanie reszty tych skarbów, bo wydaje mi się, że w innych miejscach żeśmy je wykopali, tak jak należy. Ale to się akurat okaże dopiero. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. W sumie, bo jeszcze nam zostanie chwila czasu. Zobaczymy, jak długo Greg będzie pierdzielił głupoty. Dobrze, jesteśmy prawie na miejscu. On myśli, że to takie łatwe. Jak ja... powinien być mądrzejszy. Chwila. No i doszliśmy. Pójdę powiadomić o wszystkim Grigę. Dobra, dziękuję. On myśli, że to takie łatwe. Znalazłem skipa. Naprawdę. A gdzie on jest? Tutaj. Przyprowadziłem go ze sobą. Chyba zupełnie oślepłem. Przecież to on. Wspaniała robota, chłopcze. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Ale ja wiem. Możesz mi dać obiecaną nagrodę i wpuścić na statek. Oczywiście, swoją nagrodę otrzymasz. Oto twoje 300 sztuk złota. I teraz możesz wejść na statek. Po prostu powiedz skipowi, żeby cię zabrał na pokład.
Okej, to może udamy się najpierw na statek, zamiast tam wracać na bagno. Co o tym myślicie? Chyba dobry pomysł. Zabierz mnie na okręt. Zaczekaj. A co Greg na to? Trzymam się od tego. Mam jego pozwolenie. Dobrze. Więc nie traćmy czasu. Zabierz mnie na okręt. Trzymam się od tego. Chodźmy teraz. No stary, ja czekam na ciebie. Okej. Ty, tu są ludzie normalnie na okręcie, lol. Czego tu szukasz? Idź sobie! Mądra decyzja. Ja pierdzielę, tu są normalnie ludzie. Pancerz pirata. Proszę mi to pokazać. Jestem ciekawa, czy jest fajny. Nie, to jest ten podstawowy taki. Okej, czyli tam nie wejdę. Kurde, ile tu jest ludzi. Czego tu chcesz? Odejdź! Dobra, ja w teorii nie mogę nigdzie chodzić, bo oni się sapią na mnie. No, no widzicie, widzicie, no. Nie mam pewnie... Bez właściwego no nie klucza mam. Nigdy tego nie otworzę. Wow. Halo, nie chcę widzieć, co tam jest. Niedobrze, bo za bardzo nie możemy tutaj nic poradzić, gdy tutaj są ci ludzie. Nigdzie wejść, bo się przecież sapią, nie? Czegoś takiego jak grupowe uśpienie to tutaj nie ma. Ja spróbujmy wejść pod pokład. Okej, tu już się nie sapią. Znalazłam mój kretoszczura. Jestem ciekawa, czy możemy go do czegoś użyć. O, proszę bardzo, eliksir siły znalazłam. Możemy go wypić również. Czy coś się w końcu zmieni? Zobaczmy nasze zadanie. Gdzie może być broń? No nie wiem, tu są ludzie. Co tu się dzieje? Nie mają focha na mnie? Czego tutaj szukasz? Czego tutaj szukasz? Odejdź! Dosłownie. Mądra de... Czego tu szukasz? Idź sobie! Tutaj w sumie nic nie ma za bardzo. Spróbujmy tutaj wejść jeszcze raz. Czego tu chcesz? Dobra decyzja. O, pewnie gdzieś pod pokładem jest schowany. Ha. No i się widzę, sapią na mnie, ale do czasu. Potem już nie. Spróbujmy się tak... Witaj. Ej, jak leci? Żyję, a to najważniejsze. Ty, a może ja potrzebuję właśnie ten pancerz pirata ubrać? I oni wtedy będą mieli takie, no, pirat. No nie, jakby czepiają się dalej. Dobra, no niestety to nie wypali. Okej, no nie wiem, gdzie ta broń mogłaby być. Witam. Nie jesteś z Korinis. Nie przypominaj mi o tym miejscu. Moje życie w tym mieście było okropne. Kiedy przybywały statki z nowymi skazańcami, w mieście coś się działo. Wszyscy ci faceci. Nie, dziękuję.
Może dlatego, że byliśmy na wyspie, ale dni minęły. Możesz mnie czegoś nauczyć. Z przyjemnością. Ze mną można potrenować zręczność. Co tam piją piraci? Może piwo? Mamy tylko trochę piwa. Jedyne piwo na wyspie przynoszą ze sobą paladyni. No cóż, przynajmniej coś dobrego przyniesieli. Ale zazwyczaj pędzimy i pijemy grag i biały rum. Musisz tego spróbować, mam recepturę od Samuela. Staruszek naprawdę zna się na rzeczy. Chcę się czegoś napić. Hej, czy ty nie jesteś Elrich, siostrzeniec Torbena? Tak, ale skąd wiesz? Poczekaj chwilę. Jesteś Roland, syn Bospera. Co tu robisz? Mógłbym zapytać cię o to samo. Jestem tu w sprawie ludzi. Ona prowadzi takie życie i ja też chcę je prowadzić. Jeśli uważasz, że to jest dla ciebie odpowiednie. Tak, o to mi chodzi. I nie pozwolę nikomu mnie od tego odciągnąć. Co ty tutaj robisz? Jestem tu przypadkiem. Spotkałem Rena na plaży. O tak, Ren, racja. On też jest tutaj. Mój Boże. Jeśli tak dalej będzie, wkrótce będzie tu połowa Corinis. Chciałbym. Człowieku, nie przeszkadzaj, jestem zajęty. Hej, ty. Witam. Co? Kim jesteś? Nazywam się Andrew. A kim ty jesteś? Nazywam się Roland. Świetnie. Więc to już sobie wyjaśniliśmy. Chcesz kupić broń, więc muszę cię rozczarować. Skupuję broń, jednak niczego nie sprzedaję. Jeśli chcesz coś kupić, zwróć się do Garetta. Hej, ty. Mogę zajmować się. Co słychać? Dopóki mam co robić, jestem zadowolony. Ciekawe to jest. Podejrzewam, że trzeba będzie się, wiecie, włamać do kajuty kapitana może. Ewentualnie samego w sobie Grega okraść? Mogę go okraść? Nie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A to ciekawe. No nie mam w ogóle pojęcia. Dobra, szczerze chyba powinniśmy to zadanie zostawić na razie. Łup piratów, spory w obozie. Tutaj w sumie nie wiem, co zrobić z tymi sporami. Chyba, że możemy pogadać nagle z Nathanielem, ale nie wydaje mi się. Chciałbym od teraz nie... Dlaczego jesteś taki skwaszony? Mogę ci powiedzieć. Niektórzy z nas tyrają cały dzień, podczas gdy inni tylko piją rum. Że jak? Cóż, więc z nimi porozmawiaj i powiedz im, że wszyscy powinni pracować tak samo. Już próbowałem. Ale jedyną odpowiedzą były głupie uśmieszki. Co na to Greg? Zupełnie nic. On trzyma się na uboczu. Mówi, że to Francis odpowiada za podział pracy. No, pięknie. Więc porozmawiaj z Francisem. Z Francisem. Kpisz sobie. Dlaczego? Co masz na myśli? To bardzo proste. To Francis jest winny tych problemów. Bierze łapówki, żeby tamci nie musieli pracować. Więc w tym rzecz. Tak, właśnie w tym. Jestem taki zły na tego człowieka. A jeśli to ja porozmawiam z Francisem? Po co? To nic nie da. Może i nie. Ale warto spróbować. Jak chcesz. No dobra. No to mamy spory ruszone. Tak się teraz zastanawiam. Teleport do kanionu. Moc kamieni. Potężna broń. Potężną broń odstawiamy. Spory w obozie to w kolejnym odcinku. Moc kamieni w kolejnym odcinku. Teleport do kanionu. Zobaczymy, czy nam się uda przynieść ten ostatni kamień Gregowi. Gra w kości. No, jak gra w kości. U piratów, no to jesteśmy w trakcie też. I tutaj już typowo gildia złodziei. No dobra, no to wydaje mi się, że chyba jesteśmy na dobrej drodze, żeby te zadania się jakoś tutaj, no...
ładnie zakończyły. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. Myślę, że lecę spać, bo już zrobiła późna godzina. No i co? Trzymajcie się i cześć.